Witam Was, z tej strony Mariusz, a to będzie ostateczna prezentacja mojego domku. Jak widzicie, już dokonałem pewnych spadaj. No, tak wygląda właśnie aktualizacja do nowej wersji, chyba bodajże beta Ubuntu 12.04, bo zrobiłem sobie przeinstalowanie Ubuntu na 11.10 i wczoraj zaktualizowałem wszystkie paczki w Ubuntu. No i tym czasami to się kończy, że pojawia mi się błąd, a dalej coś działa albo się coś resetuje, ale mniejsza z tym. Wracając do tematu, wylałem sobie tam u góry lawę i zalałem tutaj jaskinie miśków. Jak się okazuje, nic ta lawa im nie robi, co jest dla mnie kompletnym bezsensem, ponieważ jeśli mi lawa zdaje obrażenia, a nie będę wam pokazywał, bo no to, co chcę wam pokazać, budowanie tego, co udało mi się tam, można powiedzieć, zrobić właśnie z pomysłem, jeśli chodzi o tę lawę. Umierałem kilka razy, chyba 10 razy, i przybywanie do tego punktu, gdzie jest właśnie ten domek, no to jest około 10 minut drogi. A więc tak wygląda już mój domek, prawie jest, no już jest skończony. Czyli tak, mamy tutaj już przedpokój, wcześniej go nie było. Tu są szafka na buty i różne inne takie rzeczy, które ludzie ściągają. Tu jest, to jeszcze tam. Czekajcie, bo się zamotałem. Aha, tak, dobrze. Tu jest wieszak. Tu jest oczywiście. Tu mamy salon, czyli mamy ławę taką. Tu jest pufa, musicie sobie to wyobrazić. Tu sobie muszę dodać jeden klocek, bo mi spadł. O, tu jest jakby taki fotel, taki puch, nie wiem, także się zagłębiamy. Tu mamy telewizor, oczywiście nic nie leci. Tu mamy szafeczkę z różnymi takimi książkami. Kurczę, żeby ją stworzyć, naprawdę potrzeba wiele tego. Musiałem się trochę nachodzić, żeby w tej grze coś zrobić. Tu mam oczywiście kuchnię, którą już znacie. Ja sobie dalej będę przypalał szkło. Tu mamy jadalnię, tak jak to zapowiadałem. Tu mamy oczywiście, to ma przedstawiać krzesła, no nie mam jak tego inaczej tu stworzyć. Łazienkę już wam pokazywałem. Tu jest WC, tu jest przebieralnia, mamy wieszak. No, jakby ktoś chciał jacuzzi. Tu mamy różne takie, można sobie coś schować. Tu mamy pokój, taki powiedzmy mój osobisty, czyli biurko, książki, takie różne rzeczy od komputera. To ma sygnalizować laptopa lub monitor. Tu mamy tam głębiej nie wiem, miejsce na rzeczy. Ta ma przedstawiać takie jakby rogówkę czy coś. Musicie sobie to wszystko wyobrazić. Wszystko tu działa na, tak naprawdę na, jeśli chodzi o wyobraźnię. Teraz przejdziemy tu. Tu myślałem, żeby dać jakieś książki, no a czy te półeczkę z książkami, no ale to się, jak mówię, robi, tworzy się trochę to. Tu, jak wiecie, szafa, coś podręczne. Tu mi brakuje czegoś. Ciekawe, dlaczego, przepraszam. Aha.
dobra. To jest łoże, tu mamy sypialnię, łoże królewskie. Mamy baldachim. Łoże niezaścielone. Ale jest. Wcześniej było tu ożebrowanie, zmieniłem już to. Tak to wygląda. I byłoby to na tyle, ponieważ wcześniej nie było tego, nie było pokoiku, który zrobiłem. Resztę już znacie. Aha, jeszcze przedpokój, ale pokażę wam coś, nad czym się trochę męczyłem. To jest to pomieszczenie. No i u dołu mamy lawę. Tak, prawdziwą lawę, lawa. Nie wiem, czy w 3.0 nas raniła, bo tak nie umiem sobie przypomnieć, ale w tej wersji nas zabija po prostu. W kilka chwil. Oczyszczenie całego tego dołu. Doprowadzenie, że to się tak rozlewa, czyli już wywalenie stamtąd prawie całego kamienia i różnych innych rzeczy. Kosztowało mnie może z 12-15 zgonów i powrót do tego miejsca czasami naprawdę się nie chciało. No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, ten kamień tu będę mógł rozwalić. Co tu zrobić? Myślałem, żeby tu zrobić takie pokoje gościnne. Dla gości po prostu sobie schodzą i tu jeśli to wszystko jest pod wodą, jeśli to chcielibyście wiedzieć. Czyli zaraz wam to pokażę. Rozwalimy sobie tu szybkę i zaczyna wlewać się woda. O. To wszystko jest pod wodą. Ale odkryłem dwa bugi, czy błędy, jak to woli, błędy. Pierwszym z nich jest to, że jak widzicie, tu nie ma szkła, a woda mi się nie wlewa. Ponieważ pochodnia jest traktowana jako klocek i ona zajmuje, tak jakby powietrze zatrzymuje w swoim obrębie i dlatego nie dopuszcza wody do pomieszczenia, czy w ogóle do danego miejsca. Czyli jeśli ja bym to całkiem rozwalił, jak wam pokazałem, wlewa się woda, jeśli to rozwalimy, i zastąpił to pochodniami, to przestanie mi się wlewać woda momentalnie. To jest pierwszy bug. Drugi bug to jest zachowanie się wody, a raczej mechanika budowy w wodzie. Chodzi o to, że jeśli ja na przykład mam taką przestrzeń, czyli gdzie nie ma wody i jest pusta przestrzeń powietrzna, i ja na przykład zacznę to rozwalać, tutaj tak zacznę tą ścianę całkiem rozwalę i na przykład zrobię tu taki jakby spad, chyba zaczyna mi miejsca brakować, taki spad, to cały czas będę miał w tym spadzie wodę. Nawet jeśli tutaj zadekuję to ścianą, czyli żeby tam woda mi się po prostu nie podchodziła, nadal będę miał w tym wodę. Aby wywalić wodę, trzeba wypełnić cały by ten spad, tak dobrze myślicie, cały ten spad zapełnić klockami i od nie strony wody, ale od strony powietrza, gdzie mamy, rozwalać go. Czyli do tej ściany i od nowa go dopiero budować. Inaczej mówiąc, jeśli budujemy, na przykład stawiamy klocki od strony wody, czyli jesteśmy w wodzie, pod wodą i budujemy pod wodą, będzie nam się cały czas woda w tam zbierać i będziemy mieć wodę w takim pomieszczeniu. Na przykład to pomieszczenie, aby cały czas tu miało wodę, nie wiedziałem w ogóle, którędy mi to spływa. Nie pomagało wybieranie, ponieważ mamy wiaderko, którym można wybierać i nabierać wodę. Tu mam na przykład lawę. Wiaderko z lawą.
którą też trudno zdobyć. Nie wiem, dlaczego jest taka głupia fizyka tutaj płynów. I teraz, aby oczyszczać, tutaj było powietrze, czyli nie było tutaj ani grama wody i woda mi się tylko wlewała, musiałam całe to pomieszczenie, tak, calutkie to pomieszczenie wypełnić tym, co mam w zasobniku. To szło szkło, kamienie, inne bzdety, co było po prostu klockami, i rozbijać je na nowo, ale rozbijać je od strony, czyli od tej ściany, i lecieć tak cały czas do przodu, aż do samego, tak jak to widzicie teraz. W tym momencie nie ma tu wody, nie wlewa mi się woda, nie stoi mi tu woda, a woda może mi się tylko tutaj wlać, jeśli rozwalę dany klocek. Tak wygląda mój domek. I jak mówię, plany są takie, że nie wiem, jak to zagospodarować, i prawdopodobnie tutaj powstaną takie pokoiki czy coś takiego jakby dla gości. Myślę, żeby to zalać lawą. Tutaj całe takie, że może lawy zrobić. Może to trochę ostudzi miśki. Tu, jak widzicie, mam częściowo szklone. Tak to wygląda z boku. Męczyłem się nad tym trochę dni, powiem wam, nie wiem, bodajże chyba 3 dni, tak 3-4 godziny nad tym spędzałem. Tu jest bodajże prowizoryczny most, aby mógł rozwalać dalej tak jakby klocki. Tu bodajże było wejście. Tak, tu było wejście. O, możemy sobie to obejrzeć tutaj. Tak to wygląda z dołu. Bodajże tam chyba jest dziura. No i tam mi się wlewa woda. I tego też. I to jest bez sensu, że aby ją zniwelować, musiałbym całe to zapełnić klockami i rozwalać je na nowo. A mi się już tego nie chce, bo nad tym spędziłem Po prostu to dało mi w kość. To możemy już rozwalić. Bo no, lawa to powinna pochłonąć. I tak to wygląda. To też tu mogę porozwalać chyba bodajże. Tak, duje z lawy. No jak mówię, jesteśmy na morzu, tu jest wszędzie woda, do bodajże tamtego, iść tak do tego poziomu. Tu mamy wodę i woda powinna mimo wszystko jakoś mi się zacząć przelewać, ponieważ ciśnienie wywołane naciskiem powinno tutaj wywalić. Ale to się nie dzieje. Woda też nie chroni od lawy, czyli jeśli wpadniemy w lawę, nawet jeśli będziemy w wodzie, może to nas zabić. Nad tym też trochę tutaj myślałem, że jak to zrobić, żeby ta lawa spadała, ale potem jakże odkryłem, że musiałbym wypełnić całe to pomieszczenie klockami, potem je znowu rozbijać, to już mi się odechciało. Tu mamy przejście. No właśnie, tu jest ten bóg, że jak zabiorę, to zacznie mi się tam woda wlewać. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o planach, ponieważ tu mam wieżę sygnalizacyjną, której nie widać. I będę ją budował drugą, ale plany jest, żeby użyć właśnie lawy. Taką zrobić, nie wiem właśnie, czy ze szkła nie będę budował, bo jest bardzo źle widoczny z daleka, ale na pewno będzie ona wysoka, bardzo wysoka, z różnymi, nie wiem, może punktami widokowymi. Jakbyście nie widzieli, to chmury tu się przesuwają.
One nie są statyczne, jakby kto myślał. I będzie z niej spływać lawa. Tu se posadziłem papirusy, aby sobie tworzyć różne rzeczy, na przykład takie półeczki z, niby z książkami czy przybornikami. Ale one nie rosną w wodzie, nawet jak je wsadzę, bo nie mam sadzonek. Jednak zasadziłem sobie kilka drzewek i one urosły. No i to by chyba było na tyle. Tak wygląda już mój skończony domek. Nie ma w tej grze trybu spania, co mnie trochę martwi, bo nie można się w tej grze po prostu zagłębić, jeśli chodzi o imersję, jak to tak dokładnie się mówi, czyli zaczynamy się wczuwać, że naprawdę żyjemy tym osobnikiem. Naprawdę jest tryb nocy i dnia, że w nocy śpimy, że w nocy mamy potworki, a w dzień one znikają, bo niszczy je słońce. Nie ma tu czegoś takiego. Brakuje mi trochę tego. Brakuje mi takiego poczucia, że to naprawdę jest takie życie w życiu. I możemy sobie budować co chcemy i możemy sobie stworzyć nasz wymarzony domek. Nie ma tu czegoś takiego. Pojawiło się wiele modów, co zacząłem tak przypatrywać się na forum. Ale mają one jedną wadę. Trzeba je kompilować z kodem gry. Nie wiem, jak to tam wypada, jeśli chodzi o pliki konfiguracyjne gry, ale może skompiluję sobie grę z deszczem i śniegiem, ponieważ jest taki mod, który stworzył. Jest mod, że postać nie jest takim ludkiem w czapce, tylko jest kwadratowa jak w Minecrafcie. Jest tu też mod, jeśli chodzi o zwierzęta. I chyba nie wiem, czy jest jeszcze mod, jeśli chodzi o wodę i jakieś inne poprawki. Jest tego, no, ludzie na stworzyli je chyba bodajże jeszcze z moc ze ścieżką, że nie wiem, czy to chodzi o przycisk po prostu, że można stworzyć to jak w Minecrafcie, że coś działa na przyciskiem. To jest to, co udało mi się stworzyć na wersji standardowej, bez modów, bez dodatków. Jeśli uda mi się stworzyć jakieś dodatki lub wgrać mody i uruchomi mi się to, na pewno wam to pokażę, zaprezentuję. Obecnie pokazałem wam dwa bugi czy błędy w grze. Mam nadzieję, że to się zmieni, że autorzy poprawią fizykę cieczy, bo jest ona według mnie trochę tragiczna. Bo jeśli ja robię odpływ ziemi, to ta woda powinna oryginalnie spłynąć z danego pomieszczenia. Tak samo jest błędem, na przykład jeśli mamy jaskinię, nie wiem, czy to wam pokazywałem, mamy jaskinię. Mamy sobie jaskinię. To jest jaskinia, czy takie gówno bez sensu. O, mamy tu taką jaskinię i woda, to jest niby ocean czy morze, i woda załamuje się w tym miejscu. Oryginalnie powinna załamać się gdzieś, no, zalać to prawie do, czyli wyrównać poziom i zalewa to całkowicie do zalania całkowitego. A ona załamuje się zaraz na brzegu, kiedy zaczyna się jaskinia. Tu i potem spływa. I też spływa nie konsekwentnie. Nie wiem, czy nie będzie misiek, jak nie zaatakujemy. No, koniec miejsca. Zignoruj. O. I to niby jest ocean, a tu mamy puste miejsce. Moim zdaniem to powinno się wyrównać jako tako.
Tak samo jest z kopaniem. Jeśli ja bym zaczął kopać tutaj na równi, to ta woda zacznie po prostu nie zacznie dopływać do tam bodajże do któregoś tam klocka. Tam głębiej, jakby zrobił tu płaskie po prostu. A tu mamy ścianę wody. Normalnie ściana wody, i która nie jest w stanie przebić się przez wirtualną czy ścianę powietrza w danej jaskini. Nie wiem w ogóle, na jakiej to zasadzie działa. To byłoby na tyle. O, mamy zachód, jak miło. Jeśli chcielibyście coś więcej wiedzieć lub jakieś macie pytania. Aha, jeszcze jedno. Jeśli łączycie się z Mindtest grom właśnie, to tak jakbyście tworzyli prywatny serwer i każda osoba, znając wasze IP, jest w stanie podłączyć się do waszego świata czy waszej mapy i coś zbudować i zostawić wam taką wizytówkę i wyjść. To jest tylko taka informacja, że jeśli tworzycie daną grę, nie zakładając hasła, każdy ma dostęp do danej, do waszego, można powiedzieć, serwera, bo stajecie się w tym samym momencie serwerem, tak można to nazwać. Dlatego na przykład, nie wiem, czy to będzie widać. Nie, to nie widać. Czasami widać na przykład, jak się łączę, że jestem... Kto się podłączył do danej rozgrywki czy danej mapy. Ile tu jest osób. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Nagrywam na Ubuntu, bo na Archu nagrało mi tylko 4 minuty i potem wyłączyło. 10 minut po prostu gdzieś wcięło. Nie wiem, co jest nie tak. To tylko taka uwaga. Dlatego nagrywam na Ubuntu. Już 12.04. No i do następnego razu.